Podinspektor Monika Chlebicz, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy. Wczoraj około 2:00 policjanci ze Żnina otrzymali zgłoszenie od ojca 15-letniej mieszkanki Barcina. Zgłoszenie dotyczyło m.in. zaginięcia nastolatki. W sprawę włączyli się policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz Centralnego Biura Śledczego Policji. Praca funkcjonariuszy pozwoliła na zatrzymanie pierwszego z mężczyzn już po południu. Ostatecznie do sprawy zatrzymano 3 osoby, 2 mężczyzn i 17-latkę. Dziś około północy policjanci znaleźli w jeziorze w niewielkiej miejscowości w powiecie mogileńskim ciała 2 kobiet, zaginionej 15-latki i 23-latki. Na miejsce przybył prokurator i patomorfolog. Wszystko wskazuje na to, że do śmierci kobiet przyczyniły się inne osoby. Zatrzymani są przesłuchiwani przez prokuratora. Trwa wyjaśnianie okoliczności sprawy. Przesłuchiwani są świadkowie. Czynności wykonują policjanci i prokurator. Ustalane jest także, czy osoby zatrzymane miały związek ze śmiercią 15- i 23-latki.